Dodo. Jest to gra od wydawnictwa Piatnik, przynajmniej u nas, bo w oryginale widzimy kosmos. Gra zręcznościowa, tak mi się wydaje. Będziemy coś tam z jajkami, żeby się nie stłukły, albo łapać je, albo jakoś trasę im robić, trudno powiedzieć. Widzimy, kto jest odpowiedzialny za ten produkt. Od 6 roku życia. Dodo. Z czasem 10 minut, 2 do 4 graczy. I oglądamy. Tu mamy instrukcję. Instrukcja jest po polsku. O, plansza fajna, trójwymiarowa. Jest jakieś jajo tutaj Dodo, które sobie będzie gdzieś tam spadało. W dół Dodo tutaj się pojawił. Tu jakieś pieniążki, albo nie wiem. Będzie łódka, będzie nam to zbierać prawdopodobnie. I tu z tym jajem jakieś manipulacje, też z kostką i żetonami. Na pewno będzie ładne ze względu na cały ten trójwymiar, tak? Tu widzimy, o, piatnik.pl. Wiemy, że nie 03, tak? Rzadko które gry są dla najmłodszych. Tu po niemiecku. I oglądamy. To wszystko będzie lepsze po złożeniu. Tu jakieś narzędzia. Taka to jest grubość tego. I fragmenty do wyspy. Drugi fragment. Jakieś liście, jakieś takie tyczki bambusowe. Tu pewnie woda. O, leci. O. Tu będziemy tą górę z gniazdem Dodo stawiać na jakiejś takiej plaży. Tu mamy jakieś postaci. Trochę takie klimaty hawajskie. Jak złożyć? Jak to złożyć? Tu do naklejenia na kostkę. Góra z plastiku. Tu łódka i też ta już z tektury składana. I tu jakieś poszczególne miejsca takie. I kładki dopinane. No i tu widzimy tak dokładki. Jest Dodo się pojawił. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie chowało, bo w takich grach też ważne jest, żeby to jakoś normalnie schować, tak? Naklejki na kostkę. Kostka. Zaczepy i jest piłka na się jajo Dodo. Obadam, czy jajo jest. Oj, ciężkie trochę. Jajo jest takie w środku pełne. Trochę waży. I to nie jest ten kauczuk, to się nie odbija. W miarę to jest ciężkie, powiem. I to nie jest takie, że to chce się specjalnie turlać. Co to nie? To nie jest jakieś takie, że to się wygodnie turla. Tu robię, żeby się wyturlało. Muszę więcej siły trochę użyć. Więc to nie będzie tak mega szybko spadać. No cała masa tych różnych zaczepów skalnych. No i tutaj jak to wszystko umieścimy. Zobaczymy, czy to się dobrze schowa. Wrzucamy kostką, przekładamy żeton, dajemy kładkę i nie wiem co dalej. Jest łódka, też nie wiem jeszcze co z nią. No i wiadomo, turlamy jajko Dodo. Jajko Dodo nie chce, jest takie, że to nie jest jak piłeczka ping-pongowa, że która się łatwo turla i delikatna i od razu pędzi. To jest ciężka rzecz, masywna, która wcale się łatwo nie turla. Więc... A to dobre może być, bo to wtedy nie będziemy tak wypadać, tak? Tylko jakoś się uda może, że to się sturla na sam dół.
Mimo tego, że widzimy, tu nie ma barierek, tak? A może się uda, że to będzie tak ładnie spadać. Zobaczymy. Aha, jeszcze to. To jest bazowe gniazdo Dodo. Tu będzie Dodo stało. Tu mamy ten fragment z siankiem, tak? I stąd będzie nam o, nawet samo już schodzi. Mimo tego, że to jest prawie, że delikatny taki spad, tak? Już tak fajnie się zsuwa, ale nie, że od razu pędzi, tak? Dobra, tyle jeśli chodzi o otwarcie Dodo. Wydaje się całkiem fajna zręcznościowa. Od wydawnictwa Piatnik. Dodo. Dzięki.